Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Piorun. Ja wam dzisiaj będę czytał, a wy po prostu napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Bo ja powiem wam szczerze, że to jest dla mnie istotą wariatów, co się wyrabia w Unii Europejskiej. Jeżeli nikt mi nie wierzy, to nie jest to mój problem pobrane. O, bierz, mamy ten artykuł. No i dobrze, moi mili, czytamy. Ja będę tylko czytał, wy sobie będziecie myśleć nad tym. Artykuł napisał Marcin Kazimierczak. Kazimierczak. 23 rok, 12 miesiąc, 14 dzień, godzina 6. Unia bierze się za ogrzewanie, zakaz pieców gazowych, nakazy remontów i obowiązkowa fotowoltaika. Spokojnie, na razie to tylko zobaczmy, o co tu chodzi. Najprawdopodobniej już za mniej niż 5 lat, a maksymalnie za 7, zacznie obowiązywać zakaz montażu pieców gazowych w nowych budynkach. Unia. Powiedziałem Unia. Unijna dyrektywa wprowadza zakaz. Ma być gotowa jeszcze w tym roku. To jednak nie wszystko, zanim dotyczących budowlan. Zmian dotyczących budownictwa i w najbliższych latach będzie więcej. Wiecie, ja tu się przepraszam, że wtrącę, ale już nowe prawo unijne mówi o tym, że jeżeli chcesz postawić dom, to najpierw musisz postawić mini elektrownię fotowoltaiczną na swój własny użytek albo turbinę wiatrową, a dopiero potem urzędnicy dają ci pieczątkę i pozwolenie na budowę domu. Jak ktoś nie wierzy, w internecie wszystko można znaleźć. Ja znalazłem i byłem zdumiony. Prawie 5 milionów pieców na gaz. Zakaz jest jednak znacznie szerszy, dotyczy wszystkich pieców na paliwa kopalne. Rozumiem, że ekoterroryści i inne oszołomy, którzy na przykład siadają na środkach ulic, mają transparenty z napisem stop oli, czyli stop używaniu paliw kopalnych, też będą karani, a nie tylko ludzi, którzy chodzą do pracy. To jednak piece i kotły gazowe obecnie najczęściej spotkać w polskich domach. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, właśnie, wiecie, o co chodzi? Pamiętacie te ankiety, gdzie w gminach musieliście wypełnić, czym palicie w piecach? To jest właśnie, to zbierał Urząd Statystyczny. Za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ogrzewanie gazowe zamontowane zostało w 38,9% nowych mieszkań, które oddano do użytku w analizowanym okresie. Z drugiej strony, przepraszam, że się wtrącę, ale chuj kogo obchodzi, kto co ma w domu. To jest jego prywatna sprawa. Ach, zapomniałem, że gdy weszliśmy do Unii, prywatność stała się tematem tabu. Z kolei zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w piece na gaz ziemny wyposażone było ponad 4,8 miliona polskich mieszkań. Jest to najpopularniejsze źródło ciepła, które można było znaleźć blisko 28% polskich domów. A czym ludzie mają się do kurwy nędzy grzać, że tak brzydko powiem? Powiem wam szczerze. Pompą ciepła? No nie za bardzo, słuchajcie. Pompa ciepła jest skuteczna wiosną, latem i późną jesienią.
póki wilgotność powietrza jest wysoka, bo wtedy pompa ciepła ma gdzie oddawać tą energię. A zimą pompa ciepła jest bardzo nieskuteczna. Jak przyjdzie wam minus 20, no to co z tego, że macie pompę ciepła, jak ta pompa ciepła nie będzie miała gdzie tej energii oddawać. A jeżeli już będzie miała, bo będzie wilgotność wysoka zimą, to zaczną wam finy w wymiennikach ciepła w pompach na zewnątrz budynków zamarzać. Co spowoduje to, że pompa przestanie działać. Więc gdzie jest logika, a gdzie jest kurde problem? No. Więc ja się zamykam i jedziemy. Po 2028 nie zamontujesz pieca na gaz. No, tu jest prawda. Tymczasem zgodnie z planami unijnych urzędników dopierdolimy wam kurwa ile się da i zakręcimy kurek na maksa, co spowoduje, że będziecie nic nie mieli, a będziecie szczęśliwi. Będziecie wynajmować mieszkanie, będziecie wynajmować samochód, będziecie wynajmować ogródek. Nie będziecie nic mieli i będziecie z tego powodu szczęśliwi. Nawet mieszkania nie będziecie mieli własnego, ani własnego podwórka, ani placu, bo wszystko zostanie wam odebrane i będziecie tylko wynajmować. Sorry, że tak, ale musiałem zrobić ten demoniczny efekt po to, żeby wam uświadomić, że właśnie ładujemy się w gówno, z którego praktycznie nie będzie już wyjścia. W latach 2028-30 ma zostać wprowadzony zakaz, słuchajcie, jeszcze raz powiem, zakaz montowania w nowych budynkach pieców na paliwa kopalne, w tym gaz ziemny w kolejnych dekadzie, najprawdopodobniej pomiędzy 35-40. Jak dobrze wiemy, nastąpi to wcześniej, bo prawdopodobnie w 30 roku. Zacznie obowiązywać zakaz montażu rodzaju pieców w budynkach, które nie będą przechodziły gruntownego remontu. W tym termomodernizację. Zobaczcie, już jest słowo klucz. Nakazują wam wykonywać przymusową termomodernizację, a po co? A ja ostatnio w filmie mówiłem, po co to jest stosowane, po co wam jest termomodernizacja, skoro podobno klimat się ociepla i zaraz lodówce stopnieją i będzie guluncą, że kurde owiecki na hali to nawet nie będą mieli gdzie łazić, bo będzie za gorąco. No. Chodzi o to, że idzie o globalne oziębienie i temperatury będą tak na minusie, że niektórzy dopiero się obudzą, że im się przypomni, jak to prapradziadek opowiadał, jak to za jego czasów było minus 40. No. Zacznie się wcześniej, bo już w 2025 roku nie będzie można otrzymywać dofinansowania wymiany pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, ani liczyć na ulgę podatkową związaną z tym sposobem termomodernizacji. Oczywiście głupia reklama. Dopłata będzie możliwa jedynie wówczas, gdy wraz z piecem gazowym zostanie zamontowana pompa ciepła, która spowoduje najebanie wam rachunków za prąd i będziecie płacić i płacić i płacić. No oczywiście to, co ja wszystko tu mówię, to jest prawdą, możecie sobie sprawdzić. Strona to bankier.pl. Wszystko po to, by do 2030 zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o co najmniej 16% oraz o 22% do 35 roku. Czy powiem wam tak, czy to nie wydaje wam się chore? Nie dość, że chodzicie do pracy, płacicie podatki, za własne kasę kupowaliście te piece. To jeszcze zobaczcie, urzędnicy nakazują wam coś zrobić, co jest nielogiczne. Skoro jest te całe ocieplenie, pierdolone klimatu, to po jaką cholerę wymieniać piec? Przecież zaraz będzie gorąco, że będziemy wszyscy jak Arabowie zapierdalać kurwa w tych szmatach i kurwa w białych prześcieradłach na łbie. Sam ten artykuł potwierdza moje słowa, że jest trend odwrotny. Zamiast globalnego ocieplenia będzie oziemienie. Co więcej, do 2030 roku wszystkie nowo
stawiane budynki mieszkalne zarówno przez deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych będą musiały być zeroemisyjne. Kurwa, weźcie mi coś wytłumaczcie, bo albo jestem chorym debilem, albo jestem upośledzony umysłowo i kurwa mam żółte papiery. Jak budynek może być zeroemisyjny? Nawet jeżeli kurwa wykluczymy, że będziemy mieli jakiekolwiek źródło ogrzewania, to rozpad, rozkładanie się materiałów, z którego ten dom został zbudowany, to i tak będzie jakąś emisję dawał. Kurwa, czego tu nie rozumieć? Jak zeroemisyjny? Pod jakim względem zeroemisyjny, że co, zero CO2? Czy oni są pokurwieni? Niech mi ktoś napisze w komentarzu pod tym filmem, co to jest zeroemisyjność. Bo ja czegoś tu nie rozumiem. No. Czyli zasilanie energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. No to czyli jak sobie weźmiecie, kurde, zrobicie kompostownik, wężownicę w kompostownik i też będziecie mieli, kurwa, pompę ciepła naturalną jeszcze. Jak to powiedzieć, przepraszam, że powiem to brzydko, ale ile nasracie do tego kompostownika, tak ciepło będziecie mieli. No. Obowiązkowe będą między innymi panele fotowoltaiczne. Zobaczcie, obowiązkowe, czyli nie to, że chcesz czy nie chcesz, tylko a jeżeli będziesz miał obowiązkowe, to nie wiem, może podatek ci zmniejszą za grunty, czy za chałupę, czy za co, albo rachunki za prąd. Ale już jest narzucanie, masz mieć, bo jak nie, to kłakiem w mordę. No. W 2024 ruszy sugregacja satanistyczna. No. Już w przyszłym roku mają ruszyć audyty. Zobaczcie, audyty, które przydzielą budynki do poszczególnych klas energetycznych. Wow. Mój to w ogóle się nie równa z jakąkolwiek klasą. Mam wyjebane na to. To z kolei realizacja zmienionej unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Wow. Po prostu mało się nie podnieciłem tym. I tak bloki pochłaniające mniej więcej energii zakwalifikowane do najniższych klas energetycznych F i G będą musiały zostać wyremontowane jako pierwsze. Spora część z nich to budynki zbudowane w technologii wielkopłytowej chwila, z którego? Wielkopłytowej sprzed 89 roku? No mniej więcej, a niektóre bloki w Polsce to jeszcze pamiętają kurwa tego, jak on tam się nazywał? Nie Gorbaczowa, nawet Gorbaczowa też, ale pamiętają tego, no, Józwę Stalina, no. Wynajmiesz, o, to jest to, co chciałem. Dobra, najniższa klasa G otrzyma 15% nie mniej efektywnych energetycznie budynków. Patrzcie się teraz. Patrzcie, Paweł, przyjacielu i wy, widzowie, bo to jest normalnie kocioł. Wynajmiesz dom i będziesz miał 5 lat na remont. Czy to jest, kurwa, chore? Audyt nie ominie także właścicieli domów jednorodzinnych. Zgodnie z najnowszymi propozycjami unijnych urzędników, domy jednorodzinne, które po 2028 będą przedmiotem sprzedaży, najmu lub dzierżawy, będą musiały w ciągu kolejnych 5 lat zostać wyremontowane, zmodernizowane, tak by spełniać co najmniej wymogi klasy efektywności energetycznej D. Czyli do dupy. Musiałem, przepraszam. I tu już więcej nie ma, jestem pan, który to napisał. Przypominamy, że już ponad pół roku temu, 28.04.2023, wszyscy właściciele domów jednorodzinnych chcący je wynająć lub sprzedać muszą posiadać świadczenia charakterystyki energetycznej wcześniej od 2009 roku taki dokument musieli posiadać właściciele nowo budowanych domów jednorodzinnych.
Po prostu powiem wam szczerze, co się szykuje. Szykuje się to, moi kochani, że urzędnicy wpierdolą nam się w prywatne życie. Zobaczcie, będziecie musieli. Będziecie mieli nakaz. Jak nie zmodernizujecie, to kary. Pewnie po 10 tysięcy euro albo coś koło tego. Albo inne formy odbierania ludziom praw obywatelskich. Tylko po to, żeby ich zmusić, kurwa, do przestrzegania unijnych dyrektyw. No. Więc ja was ostrzegam. Stajmy równo w linii i powiedzmy głośno nie, bo jeżeli damy im to przeforsować, to jesteśmy wszyscy w ciemnej dupie, bo nie będzie, że ktoś jest jakiś Janusz biznesu i on sobie ominie. Nie. Sąsiad sąsiada będzie podpierdalał, bo sam będzie się bał, kurwa, co z nim się stanie. Ludzie, ja po to wam właśnie takie rzeczy czytam i wyjaśniam w swój sposób, żeby was umysłowo i psychicznie przygotować na ten Sajgon, co dopiero nadejdzie. Ja powiem tak, że ten artykuł dużo mówi i dużo wyjaśnia, ale ja już jestem przerażony tym, że urzędnicy unijni wpierdolą nam się w prywatne życie i to, czym palimy, bo co? Powiedzcie mi, gdzie jest to pierdolone w dupę jebane ocieplenie klimatu, skoro zaraz, jak wam pokazywałem ostatnio w filmie na wykresach, będzie odwrotna kolejność, czyli obniżenie temperatur na całym świecie, a nie ich wzrost. Wiecie, po co to wszystko jest, co tutaj w artykule jest wymienione? Dla kasy. Oni was wydymają z kasy i narzucą wam do głowy to ekologia. Ekologia, zeroemisyjność. To ciekawe, co zrobią, jak przyjdą mrozy po minus 40 stopni, a lata w lecie będziecie mieli góra 20 stopni ciepła. No, też powiedzą, bo pewnie, no bo nie paliliście, nie wydzieliliście CO2 i tak dalej, no to teraz wasz problem. No nie. Debilizm urzędników, którzy nie znają się na tym, co robią, to jest właśnie to. I zawsze z tego tytułu niewinni ludzie cierpieli. Mam nadzieję, że ten film dużo osób obejrzy i dużo osób wyrazi swoje komentarze, bo ja powiem szczerze, ja nie pozwolę, żeby ludzie zostali wyruchani na pieniądze tylko dlatego, bo paru idiotów uwierzyło w globalne ocieplenie.